Dzień dobry. Ostatnią procedurą, jaką możemy wykonać dotyczącą klawiatury kodowej, jest jeszcze reset blackboxem. Możemy użyć tego resetu w tym przypadku, gdy nie znamy kodu master, który został zmieniony przez na przykład poprzedniego właściciela lub poprzedniego użytkownika, a chcemy, żeby ta klawiatura była zaprogramowana od nowa. Możemy to oczywiście wykonać za pomocą blackboxa, tak jak było to w przypadku czytnika linii papilarnych. Tak jak pamiętamy, tutaj na tym blackboxie jest taka naklejka z zaznaczeniem dwóch przycisków reset oraz pairing. No i przystępujemy do resetu. Musimy wcisnąć na kilka sekund przycisk reset. Przytrzymujemy. Pamiętamy, że on jest na tej wąskiej krawędzi. Musimy to zrobić dokładnie, żeby udało się wcisnąć. Widać, za pierwszym razem nie trafiłem, za drugim udało się. Zielona i czerwona dioda świecą światłem ciągłym, czyli klawiatura kodowa jest w stanie fabrycznym.